Kate Middleton, księżna Cambridge, zazwyczaj aktywna w swojej publicznej działalności, znalazła się w centrum zainteresowania mediów z powodu swojej ostatniej operacji i wynikającej z niej przerwy w oficjalnych obowiązkach. Według oficjalnego komunikatu z Pałacu Kensington, księżna miała powrócić do swoich działań publicznych w okolicach świąt wielkanocnych. Jednakże, ostatnie spekulacje i zmiany w planach wydają się sugerować, że jej nieobecność może się przedłużyć. Zagadkę pogłębia fakt, że nazwisko Kate Middleton zostało usunięte z listy uczestników czerwcowej ceremonii Throwing the Colour, wydarzenia będącego kluczowym momentem w kalendarzu brytyjskiej rodziny królewskiej. Taka decyzja rzuca cień na wcześniejsze zapowiedzi jej powrotu do działalności publicznej, budząc pytania i zaniepokojenie wśród obserwatorów oraz fanów księżnej. Rodzina i bliscy księżnej Cambridge starają się chronić jej prywatność w tym trudnym czasie, unikając publicznych wypowiedzi na temat jej stanu zdrowia. Wśród nich jest Gary Goldsmith, młodszy brat matki Kate, Carole Middleton, który obecnie bierze udział w programie Celebrity Big Brother. Pomimo swoich twierdzeń, że księżna zasługuje na spokój, Goldsmith nie stroni od komentowania jej zdrowia i sytuacji w mediach, opierając się na informacjach, które miał otrzymać bezpośrednio od matki księżnej. Te nowe informacje, przedstawione przez Goldsmitha podczas odcinka Big Brothera, rzucają światło na obecną sytuację Kate, choć jednocześnie rodzą kolejne pytania dotyczące natury jej operacji, długości okresu rekonwalescencji i ogólnego wpływu na jej przyszłą działalność publiczną. Kontynuacja tej sytuacji bez wątpienia będzie ściśle monitorowana przez media i fanów królewskiej rodziny, z nadzieją na pozytywne wieści o zdrowiu i powrocie księżnej do pełni sił. W trakcie swojego udziału w programie Celebrity Big Brother, Gary Goldsmith, młodszy brat Carole Middleton, został zapytany przez Ekin, Suculculoglu, zwycięzcy brytyjskiego Love Island, o obecną sytuację Kate Middleton. Na pytanie, gdzie jest Kate? Początkowo Goldsmith wydawał się zakłopotany, ale po chwili zdecydował się na odpowiedź, ujawniając pewne informacje na temat opieki, jaką otrzymuje księżna. Dlatego, że nie chcę o tym mówić. Ostatnią rzeczą, jaką ja zrobię. Istnieją pewne zasady etykiety. Jeżeli szczegóły zostaną ogłoszone, to przedstawię wam moją opinię. Rozmawiałem z jej mamą, moją siostrą, otrzymuje najlepszą opiekę na świecie, wyznał Gary Goldsmith, podkreślając, że księżna Cambridge jest otoczona najlepszą możliwą opieką. Goldsmith podkreślił również, jak ważna jest dla jego rodziny ochrona prywatności Kate w obliczu jej problemów zdrowotnych, mówiąc, że rodzina zabarykadowała się przed światem zewnętrznym, aby skupić się na jej dobrostanie. Wszystko, co zrobiła rodzina, to ustawiła wokół niej barykadę i skupiła się na zadbaniu o dobro rodziny przed wszystkim innym. Ona wróci, oczywiście, że wróci, zapewnił, wyrażając przekonanie, że Kate Middleton powróci do publicznych obowiązków, zgodnie z wcześniejszymi planami. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.